Witam wszystkich tu Olo. Dzisiaj na stole mamy nóż legendę od firmy CRKT. Jest to nóż zaprojektowany przez Jima Hammonda dla wojska i służb mundurowych przy okazji operacji Iraq Freedom. Nóż, który został wypuszczony w kilku wersjach, od innego koloru okładzin poprzez ostrze typu plain. Tutaj mamy akurat combo. Były też wypuszczane troszkę inne noże z tej samej kolekcji z głownią stałą, full tank, na przykład tutaj ten M60, największe tanto z tej kolekcji. Ale skupmy się na tym, co jest na stole. Jest to nóż o przeznaczeniu bojowym, outdoorowym, heavy duty, więc jest, ten nóż nie ma za wiele wspólnego z EDC tak naprawdę i nie kupowałbym nigdy tego noża do takiego codziennego EDC. A dlaczego? A dlatego właśnie, że ten nóż waży około 180 gram, więc waży tyle, co praktycznie taki średni multitool. No i to jest taka dosyć jego duża wada, jeżeli mówimy, rozpatrujemy ten nóż pod względem EDC. Ale jeżeli mówimy o nożu bojowym, ta waga jest jak najbardziej usprawiedliwiona. Po otwarciu ten nóż ma 226 mm długości. Długość głowni to jest 97 mm, natomiast jej grubość to jest 3,9 mm w najgrubszym miejscu. Więc mamy tutaj kawał noża. Głownia typu clip point, szlif obustronny wysoki, wklęsły. No ale ten nóż i tak jest dosyć gruby, ta tutaj głownia z AKT jest dosyć gruba, ona i tak rozłupuje, więc ten zabieg z tym wklęsłym szlifem tutaj za dużo nie pomógł. Fałszywka dosyć długa, ma poprawić właściwości penetracji tym nożem, przebijalności. Duży, długi kołek obustronny, niewielka rampa z delikatnym karbowaniem. Tak jak już wcześniej wspomniałem, tutaj mamy combo, czyli ząbki, mamy dodane ząbki, które mają pomóc przy cięciu lin, sznurów bądź innych materiałów, z którymi ciężko będzie sobie radzić główne ostrze. Z jednej strony mamy na głowni oznaczenie firmy z logiem CRKT, natomiast z drugiej strony mamy nazwisko wykonawcy, projektanta, przepraszam, model oraz numer patentowy, zapewne odnoszący się tutaj do tej blokady LAFSK, który jest patentem firmy CRKT. I taki fajny smaczek, numer. Numer na każdej głowni jest nabijany inny numer. Coś takie jakby nawiązanie do broni, gdzie każda broń także jest numerowana i przypisywana pod danego żołnierza. Więc dosyć fajna sprawa. Dodatkowo tutaj na dole, gdzie mamy tą gardę na palec, mamy taką dosyć dużą podstawę dla palca wskazującego, dzięki czemu możemy przesunąć dłoń bardziej na ostrze i wykonywać jakieś takie bardziej delikatne, precyzyjne prace tym ostrzem. Rączka tutaj zaprojektowana jest w dosyć fajny sposób, dosyć to jest bardzo wygodne, bardzo lubię takie osobne sekcje na palce, zapewniające nam tutaj extra grip. Dodatkowo, jak sami widzicie, tutaj mamy takie te dwie gardy, które zapobiegają nam przed tym, żeby dłoń zsunęła nam się przy pracy, więc robi się tym nożem bardzo fajnie, komfortowo. Dodatkowo grubość tego uchwytu tutaj to są 2 cm, więc jest za co złapać. Jeżeli ktoś ma duże ręce bądź dłonie, bądź robi w rękawicy, tutaj jest dosyć fajnie, nie powinno być żadnych problemów, bardzo ładnie pewnie to leży w dłoni. Dodatkowo extra grip zapewnia nam tutaj ta faktura tego plastra miodu w tym zajtelu i muszę powiedzieć wam, że to się sprawdza. Akurat tym nożem nie rąbałem, ale za to ścinałem drzewa tym na różnych takich kursach survivalowych i muszę wam powiedzieć, że nigdy nie używałem tej smyczy, natomiast to bardzo fajnie się klei do ręki i się sprawdza, więc czemu nie. Linery są zrobione ze stali 420J2, jest to stal nietrzewna. Tutaj są grubości 1,5 mm, więc jest dosyć poważnie. One nie są też w jakiś specjalny sposób odchudzone, co też na pewno przekłada się na masę tego noża. Jest tutaj kilka otworów, które mają różne zastosowanie.
Niektórzy youtuberzy, recenzenci mówią, że to jest przeznaczone do tego, żeby robić z tego noża włócznie, no ale inni to zrobili włócznie, rzucali i się niestety ten czubek połamał. Natomiast rzucania służy oszczep, a nie włócznia. Tak naprawdę włócznia służy do obrony, do tego, żeby trzymać kogoś na odpowiednim dystansie, dźgać, bronić się po prostu, jak sama nazwa wskazuje. Natomiast przy zastosowaniu militarnym te otwory tutaj będą stosowane tak naprawdę do tego, żeby rozmontować jakiegoś ID-ka, żeby to ostrze, żeby ten nóż w sytuacji kryzysowej zastosować jako kotwicę. Jeżeli żołnierz zobaczy na polu walki jakąś minę, coś niebezpiecznego, przez co będzie musiał przejść, nie będzie mógł tego ominąć, na pewno zaczepi sobie za któryś z tych otworów sznurek, dlatego one znajdują się tutaj na różnych po prostu w różnych miejscach i zrobi sobie z tego z noża kotwicę. Zaczepi tutaj sznurek, paracord, odsunie się na odpowiednią odległość, ten nóż podbije bądź podważy o ten niebezpieczny przedmiot, ID czy cokolwiek innego i po prostu szarpnąc będzie starał się uruchomić pułapkę. Więc mi się wydaje, że takie jest przeznaczenie tak naprawdę tych otworów, a nie tak jak, a nie włócznik, no. No, to tyle na temat tutaj tego odchudzenia. Dodatkowo jest jeszcze tutaj wycięcie zrobione, takie trójkątne, w miejscu tej blokady, tego języka blokady, poprawiające spężystość tej blokady. Sama blokada. Jest to taki liner lock, dobrze wykonany. Tutaj się nic złego nie dzieje. Zobaczcie, jak on wygląda po ponad roku edecowania. Mój kolega ten nóż używa jako praktycznie jedyny nóż do wszystkiego i tutaj nie ma z tym żadnych problemów. Dodatkowo tutaj jeszcze firma CRKT wsadziła ten swój patent, tą blokadę typu LASK, cokolwiek to oznacza. Jest tutaj taka dźwigienka, która powoduje, że ten język blokady na zablokowanym ostrzu jest tutaj dodatkowo blokowany przez taką blaszkę. Nie wiem, czy tutaj będzie to widoczne. O, tutaj wysunąłem właśnie. Już słowa miałem, jeszcze raz ją wysunę. I teraz ten język blokady, on tutaj się nie spadnie z tej części głowni. I dzięki temu nóż uzyskuje taką jakby dodatkową opcję właściwości noża ze stałą głownią. To się może przydać gdzieś w jakichś sytuacjach bojowych, gdzie żołnierzowi będzie zależeć na tym, żeby ta głownia się mu nie schowała, żeby tutaj pojawiła się jakaś dodatkowa sztywność. No i to tyle na ten temat. Jak to się sprawdza? Nie wiem, nigdy nie musiałem tego używać, ani mój kolega, więc nic nie wypowiem się na ten temat. Clips może być montowany na cztery sposoby: tip up, tip down, lewo, prawo, więc każdy tutaj sobie może dostosować to pod siebie. No ja bym oczywiście tip up montował, nie tak jak jest w tej chwili, no ale to zależy od preferencji posiadacza, że tak powiem. Clips jest dosyć szeroki, i ten nóż bardzo jest widoczny w kieszeni. Ta łyżka bardzo się odznacza. To widać po prostu, że nie dość, że jest duży, ciężki, odstający, to jeszcze ten klips powoduje to, że bardzo się to rzuca w oczy. Ale ten klips w żaden sposób nie przeszkadza nam w użytkowaniu. Jest płaski, ma taki low profile, bardzo dobrze trzyma. Dosyć fajnie na pewno się to też sprawdza przy przenoszeniu w jakichś kamizelkach, prawda? Możemy sobie to po prostu gdzieś tam przełożyć za mol i wtedy jest stabilnie, jest bardzo fajnie, bardzo dobrze przylega, więc ten klips tylko dramatycznie wygląda, ale wykonuje swoją pracę, w razie czego można zawsze zrobić z niego taką outdoorową łyżkę do jedzenia, więc jeżeli ktoś będzie chciał to oderwać. Z tego co wiem, nóż przychodzi w takim zwykłym kartoniku ciemnym z napisem zielonym CRKT oraz w komplecie znajduje się dodatkowy klips ze śrubami. No nie wiem, nie widziałem, kolega dostarczył mi tylko sam nóż. Nóż można otwierać na dwa sposoby. Jest to flipper i można także otwierać go z kołka. Przy flipperze, jeżeli ten nóż jest wyczyszczony i naoliwiony i ta blaszka tutaj tej blokady nam nie przeszkadza, nie ma tam żadnego piachu, ten nóż wystatuje nam po prostu tutaj z flippera. Przy takim problemie możemy sobie dodać tą akcję z nadgarstka
i też nam się otworzy. Natomiast otwieranie noża z kołka to już nie jest taka prosta sprawa, ponieważ mimo tego, że ten kołek jest długi, on bardzo tutaj blisko przy tym zajtelu leży. Można byłoby tutaj coś podszlifować samemu, ale kaleczyć nóż. Zawsze można początkowo go wystartować i sobie pomóc spokojnie nożem, więc nie ma tutaj żadnych problemów, jeżeli chodzi o jakieś takie szybkie otwieranie. Można zawsze go tutaj z tego wystartować, z tego flipera, i jest też fajna sprawa. To tyle o tym nożu. Nie wiem tak naprawdę, co mógłbym Wam tutaj więcej na jego temat powiedzieć. Chyba powiedziane zostało wszystko. A, jeszcze mogę powiedzieć o tej głowni, o tym materiale tej głowni tak naprawdę. Dosyć ważny to jest problem, bo a problem jest to taki, że kiedyś było to z AUS 8, kiedy to jeszcze robiły Stany Zjednoczone, chyba dostaje się na Filipinach. W tej chwili ten nóż jest robiony chyba w Chinach, ponieważ sprzedawcy deklarują, że jest to 8CR 14 MOV. 13 MOV znacie z chińskich noży, 14 MOV, nie wiem jaka jest różnica namacalna. Tak naprawdę najważniejsze jest hartowanie i jeżeli Chińczycy z czegoś nie spierdzielą, nie przehartują, albo to powinno być ok. Czy ja bym ten nóż kupił? Kiedyś kosztowały trochę ponad 200 zł, w tej chwili kosztują 100 zł z tego 8CR 14 MOV. Na pewno nie kupiłbym tego noża nigdy na EDC. Duży, ciężki, jego masa to jest około średniego multitula, więc jeżeli miałbym nosić już taką cegłę, to chyba bym się zdecydował na jakiś multitool, który miałby dosyć fajny nóż. Jeżeli mówimy o zastosowaniu militarnym, outdoorowym, na pewno też są lepsze noże z lepszych stali, więc ten nóż taki troszkę, można powiedzieć, przeżytek, jeżeli mówimy o takim zastosowaniu militarnym. Jak ten nóż będzie wyglądał w porównaniu z innymi nożami? Już Wam pokazuję. Oczywiście 910 Plus Land, troszkę mniejszy, chociaż niewiele, ta głownia tutaj chyba z 2 cm. I tutaj mamy EW039 od Enlana, oczywiście największy potwór, jaki mam praktycznie, więc tak to wygląda. Jest to taki nóż pośredni. Osobiście jeszcze mogę powiedzieć na temat tego noża, że można było spokojnie w tym uchwycie wsadzić troszkę większą głownię, większą, grubszą troszkę tego noża. Gdyby było więcej, nie byłoby problemu, byłoby fajnie, fajnie by to wyglądało, fajnie by to pasowało. Natomiast tak, do takiej dużej, dosyć, do takiego dużego dosyć uchwytu, grubego, dostajemy taką głownię niby bojową, niby użytkową, ale to nie jest nic takiego kosmicznego. Ten nóż, jemu czegoś brakuje po prostu. Tak patrząc na niego, jest ładny, fajny, ma to agresywne zacięcie, ale mnie po prostu czegoś brakuje w tym nożu i to tyle. Jeżeli macie ten nóż, fajnie, cieszę się, chciałbym poczytać coś na ten temat od Was, jakie macie z nim, nie wiem, co w nich lubicie, czego w nich nie lubicie. Oczywiście zapraszam do subskrybowania kanału, do oglądania pozostałych materiałów. No i to wszystko. Do zobaczenia. Hej!